35 przez 461 przez 12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 oraz w sprawie zmian budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zmian w planie dochodów i wydatków działa 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 927, 926. Projekt prezydenta Miasta Krakowa do nr 1056, drugie czytanie, referuje pani dyrektor Okarna. Panie przewodniczący, szanowni państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu do nr 1056. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1056? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy głosowali? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 38 osób za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1056. Kolejny druk. Zmiana w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012. Dotyczy zmiany w planie wydatków działu 750 oraz zmiany w planach wydatków działu 600, 750, 754, 801, 852, 854 i 900. Zadania priorytetowe dziennik. Projekt prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1057. Drugie czytanie referuje pani dyrektor Okarna. Szanowni państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki ani amendmenty. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu według druku nr 1057. Przystępuję do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 36 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1057. Kolejny druk. Zmiana w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zniesienia planów dochodów w dziale 758 oraz w planie wydatków w dziale 801 i 854. Projekt prezydenta Miasta Krakowa do nr 1058. Drugie czytanie referuje pani dyrektor Okarna. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu według druku nr 1058. Przystępuję do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały według druku nr 1058? Poczekam. Poczekam, że się na ciebie poczekam. Zagrzało się, to przeciw się zagrzało. Ale teraz głosujemy za. Jest? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 38 osób za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1058.